Ci się kameruje? Kameruje się, no na wszelki wypadek, jakby coś mądrego się pyta. Jakby coś jebistego. Ale w ogóle to możemy przy okazji właśnie powiedzieć, jaki mamy stosunek do swoich zwrotek. Bo na przykład jak ja zaczynałam pisać swoją zwrotkę, mi było smutno, że nie można w Kuba grać. Zaczęliśmy grać takie fajne supporty przed Kwiatem Jabłoni. No to na pewno też bym tak miała na twoim miejscu. A jak potem zaczęłyśmy pisać razem tą piosenkę, to ty w ogóle nie miałeś takiego spojrzenia, nie? Po prostu, bo wiesz, ja nie grywałam w klubach i nie tęskniłam za koncertami, bo po prostu tego nie miałam wcześniej. Mhm. A pandemia dla mnie była czymś super. W sensie, okay. Bo ja tak naprawdę pierwszy mój utwór wrzuciłam do internetu w pandemii, bo wcześniej się bałam wrzucać czegoś do internetu, bo się wstydziłam i bałam się, że wiesz, pójdę na uczelnię następnego dnia i ludzie się będą śmiali, będą pokazywać mi palce. A tak to wiesz, nagle byłam w moich czterech ścianach sama i sobie myślę, co mnie interesuje, co ktoś powie. To, że my coś nagrywamy, to jest w ogóle cud. To jest prawda. To jest cud, bo dzisiaj coś nie idzie. Pamiętasz nagrywanie teledysku? A ja pamiętam w opór. Że nie, wszystko, no to ja też tak pamiętam. Tak samo jak dzisiaj nie szło, to jeszcze bardziej nie szło. Nie szło. Były takie ambitne plany. Były plan... Miałyśmy różne miejsca. Miałyśmy lokalizację wybrane na dworze. Jakiś scenariusz. Zaczęliśmy nagrywać. I zaczęło lać. A nic nam nie wychodzi. A co tam u ciebie? Stara, my nagrywamy teraz. Do widzenia. Czułam pewność, że sam by nigdy nie minął. Na mojej myśli nie mleka. Znów generał przepadł. Czemu my śpiewamy zawodowo? Powinniśmy śpiewać. Kresie musi. Patrz, jak dobrze nam to idzie. No. Czemu zostałyśmy makijażystkami w życiu? Chciałyśmy wam opowiedzieć o tym, jak się poznałyśmy, jak doszło do tego, że istnieje teraz taka piosenka, jak Na Haju w Maj. To jest nasza piosenka wspólna. Tak. Jeśli jej nie znacie, to... To sobie obczajcie. Już prawdopodobnie jak wyjdzie ten film, jeżeli wyjdzie, to będzie po premierze. Malowałaś się, a to ty się miałaś malować w trakcie nagrywania. Zagi miała taki genialny pomysł, żeby się malować w trakcie nagrywania. Nie wiem, kto to widział. Ja robiłam podsumowanie roku 2019 chyba. Właśnie w taki sposób, że się malowałam. I to a potem najlepsze było to, argument, bo... No, że to jest super pomysł, bo wtedy oszczędzam czas. Nie dość, że się pomaluję, nagram jeden film, a potem jak już jestem pomalowana, mogę nagrać drugi. Cześć. A to ile mi tych filmów nagrywamy dzisiaj? No, plan był taki, żeby nagrać 3, natomiast nie wyjdzie. Kiedyś przez przypadek kupiłam, bo weszłam do sklepu przed moim ślubem. I nigdy nie wchodziłam do takich drogerii, zawsze wszystko kupowałam z Superfarmu. I poprosiłam panią ekspedientkę o tego, o polecenie mi jakiegoś fajnego rozświetlacza i ona mi poleciła. Ja mówię, o fajny, to biorę. I w kasie mówi 250 zł. I było tak w chuj niezręcznie. No, że kupiłaś. Że kupiłam. A to wesoło się pomalowałam sama, bo już nie miałam hajsu. O Boże! A też mi się zdarzyło kupić jakieś pomidory za 30 zł, bo mi głupio było powiedzieć, że jednak nie. A teraz już mówię normalnie, że nie. Za ile ten ser? 15 zł? Nie miejcie problemu, trzeba mówić nie. W ten sposób uczymy te zbrodnicze korporacje, gdzie jest kurwa ich miejsce. Na pewno nie w wózku zakupowym naszym. Dobra, to zakładając, że na przykład teraz dopiero ten film się zaczyna, nie? Tak. I że światło nie jest beznadziejne, jakby... Rozumiesz. Ale tylko gitara ci z głowy wystaje. Powoli czuję, jak od...